Witamy bardzo serdecznie na finale Miss Wielkopolskiej 2020. Przed Państwem Kamila Świerc, Miss Polski 2017. Dobry wieczór Państwu oraz Wacław Tomalak, konferansjer oraz właściciel agencji Imprezuj z nami. Witam serdecznie. Na wstępie chcielibyśmy podziękować tak pięknemu miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy, Nowotel Poznań. Dziękujemy serdecznie za gościnę, wielkie brawa. Dziś to właśnie w tym miejscu poznamy nowe miss naszego województwa. Moi drodzy, finalistki są podzielone na dwie kategorie wiekowe, dorosłe oraz nastolatki. Mamy nadzieję, że dzisiejsza gala dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń. Dzisiejsze laureatki wybierze jury. Głosy będą zebrane po drugim wyjściu w obu kategoriach. Oczywiście przypomnimy jeszcze raz jury przed zebraniem kart. Chcielibyśmy zaprosić na pierwszy pokaz dzisiejszego wieczoru. Na naszej scenie zaprezentują się finalistki ubiegające się o tytuł Miss Województwa Wielkopolskiego w najnowszej kolekcji sportowej Ozon. W sklepie internetowym Ozon odnajdziesz ubrania na każdą okazję. Marka głównie do tej pory kojarzona z modą męską postanowiła wejść na rynek z ofertą dla płci pięknej. Różnorodność modeli, kolorów, wygodne bluzy i spodnie to, co cechuje tę markę. Czerpią swoją inspirację wyłącznie od najlepszych, wiedzą, co jest dziś na tobie w największych europejskich stolicach mody. Kroczą ścieżkami wytyczanymi przez słynnych projektantów, gwiazdy, wpływowych blogerów i innych światowych trendseterów. Wybierając ich ubrania, masz pewność, będziesz wyglądał stylowo, świeżo i nieprzeciętnie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie, dajcie wielkie brawa, moi drodzy.
21 przybył Zuzanna Poznań z numerem 22. Brawa dla naszych wszystkich kandydatek do tytułu Miss Województwa Wielkopolskiego. To właśnie jedna z nich dzisiaj założy koronę tej najpiękniejszej i przez kolejny rok będzie dumnie nosiła ten tytuł. Moi drodzy, przed nami kandydatki starające się o tytuł Miss Nastolatek Województwa oczywiście Wielkopolskiego. Dajcie jeszcze raz wielkie brawa dla tych kandydatek. Wystąpią one w stylizacji marki René. René.pl to jedyny w swoim rodzaju sklep online z butami i ubraniami. Ich asortyment to najmodniejsze kolory, różnorodność modeli butów i fasonów ubrań w atrakcyjnych cenach. René.pl to skarbnica stylowych nowości dla kobiet świadomych mody. Ich główną myślą jest podążanie za najnowszymi światowymi trendami w modzie oraz dostarczanie klientom obuwia prosto ze światowych wybiegów. René podąża za światowymi trendami, ale pamięta o klientach, którzy cenią sobie klasyczną elegancję. Kroje, modele butów oraz ubrań wyróżniają się na tle innych marek wzornictwem oraz kolorystyką. Zapraszamy. Ogromne brawa.
numerem 67 Klewa Zofia Sowy. Z numerem 68 Klaudia Sabat. Julia Koło. Z numerem 70 Aleksandra. Przyznaję, że jury ma nie lada wyzwania, aby wybrać tą jedną, w sumie dwie, nastolatkę i dorosłe, z tych wszystkich pięknych kobiet po tych pierwszych pokazach. Drodzy Państwo, to czas, aby przedstawić nasze szanowne jury. Umówmy się, że po przeczytaniu każdego z członków jury poprosimy o jeden oklask, a po przeczytaniu całego grona naszego szanownego jury oczywiście prosimy o gromkie brawa. Można klaskać teraz, tak jest, można. Nasze szanowne jury, w skład w niego wchodzi Adrian Nowicki, właściciel ANO. Pola Sobkowiak, właścicielka salonu Depicenter. Łukasz Domaracki, właściciel Meon MES. Jowana Dziurowicz i Klaudia Kowalska, projektantki i właścicielki marki Sidro. Anna Bogdanienko, projektantka mody i właścicielka Mala Ramus Suknie Ślubne. Justyna Konik, właścicielka NLS Beauty Studio. Robert Kobyliński i Sławomir Brandt, fotografowie konkursu. Oraz Łukasz Matkowski, organizator konkursu oraz przewodniczący jury. Wielkie brawa dla całego naszego szanownego jury. Moi drodzy, czas wielki troszeczkę podnieść temperaturę na tej sali, ponieważ zaprezentują się przed Państwem kandydatki dorosłe w strojach kąpielowych. I tutaj zaznaczam, że właśnie po tym wyjściu nasze szanowne jury wybierze już pierwsze kandydatki, które przejdą dalej. A dziewczęta pokażą się w strojach marki Sidro Swimwear. Jest to polska marka kostiumów pływackich i kąpielowych założona w 2019 roku przez dwie pływaczki, Jowanę Dziurowicz i Klaudię Kowalską. Marka Sidro jako pierwsza w Polsce zaprojektowała kostiumy o wytrzymałości profesjonalnych kostiumów pływackich i wyglądzie plażowego bikini. Produkty Sidro cechują się ekskluzywną jakością, wyjątkowym designem, dużą różnorodnością i uniwersalnością. Spełnią swoje zadanie zarówno na plaży, jak i na treningu. Zapraszamy serdecznie nasze kandydatki w kategorii dorosłe. Dajcie wielkie brawa.
Wielkie brawa. A teraz przed Państwem zaprezentują się w kategorii oczywiście nastolatki, również w tych samych strojach firmy Sidro. Prosimy o ogromne oklaski.
Brawa! Pierwsze pokazy oczywiście za nami. Piękne nastolatki, jeszcze piękniejsze oczywiście dorosłe. W tym momencie sekretarz jury Adrian Nowicki zbierze wszystkie karty do głosowania. Dajcie wielkie brawa dla naszego sekretarza. Ma nie lada wyzwanie, ciężką pracę. A my w międzyczasie serdecznie dziękujemy Szkole Makijażu Beauty Art oraz jej kursantkom, które przygotowały makijaże wszystkim naszym wspaniałym finalistkom. Dziękujemy za wsparcie. Brawo, brawo. Moi drodzy, jak już widzimy, scena już się montuje, a to oznacza tylko jedno. Pierwszy występ dzisiejszego artysty, moi drodzy. Gitara to dla niego najważniejszy instrument. Muzyka to ja to gitara. Mówi o sobie. Gitara też dominuje w jego piosenkach. Najbliższe są mu energiczne dźwięki, ale dobrze czuje się także w baladach. Muzykę tworzy od początku do końca sam. Chce być muzykiem twórcą, a nie odtwórcą. Stąd duży nacisk kładzie na to, żeby być szczerym w tym, co robi. Ma rozległe zainteresowania muzyczne, zaczynając od Franka Sinatry, Tadeusza Nalepy, Darii Zawiało przez Andrzeja Zauchę, Klausa Mitwocha czy The Cure i Pink Floyd. Przed Państwem Paweł Tur! Dajcie wielkie brawa! Słuchajcie, sobie tak poprawię tu troszeczkę. Dzień dobry. Słuchajcie, na początek chciałbym wam zagrać piosenkę. Premiera, słuchajcie, tej piosenki była 2 tygodnie temu i już ma ponad 400 tysięcy wyświetleń, więc mam nadzieję, że wam się również spodoba. Brawa mogą być, będzie nam bardzo miło. Tu pierwszy rząd widzę, że będzie śpiewał, bardzo się cieszę. Super, panowie, tu uśmiechy są, widzę panie też, bardzo dobrze. Dziewczyny już nagrywają. Znacie piosenkę, prawda? Dobrze. Dobra, słuchajcie, gitary chyba stroją. Moi drodzy, piosenka Wilk, mam nadzieję, że wam się spodoba. Panowie, klaszczemy, rozkręcamy imprezę, pobawmy się i pięknie. Ostra brzydwa czyści twarz. Smak rozkoszy wzywa nagle mnie. Śpiewam Rolling Stonesów hit. Nocnych łowów czas już start. Ruszam, adres znam. Witaj dzień, przyciąga mnie. Słyszę jej głos, mówi mi chodź. Tak, tak, byłem tu nieraz. W miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas. To już koniec, nie ma nas. Tak, tak, byłem tu. W miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas. To już koniec, nie ma nas. Tam z tyłu bardzo dobrze, bardzo ładnie, o to chodzi. Cichy w serce strzał. Chwile, w których kocham świat. Długich nocy, letni księżycowy blask. Ty i ja w kąszczu miast. Nierozłączni w rytmie lat. Ust delikatny smak. Który tu raz bywałem tam. Ile tu razy, nie wiem, nie wiem sam. Choć tak bardzo chciałem, wciąż słyszałem, że... Ile ich masz, tych kobiet znasz?
Tracisz mój czas, zbyt wiele nas. To są łatki w górę i próbujmy razem, tak? Tak, tak, byłem tu nieraz, w miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas, to już koniec, nie ma nas. Tak, tak, dobrze! Tak, tak, byłem tu nieraz, w miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas, to już koniec, nie ma nas. Tak, tak, byłem tu nieraz, w miejscu spadających gwiazd. Tak, tak, słyszę cały czas, to już koniec, nie ma nas. Dziękujemy bardzo. Tam z tyłu bardzo dobrze. Od razu widać, że mój poprawczak. Bardzo dobrze. Panowie, tak, słuchajcie, gramy głośno czy cicho? Głośno. Dobrze, to gramy głośno. Postanowione, dziś musisz odejść. Zabierz ze sobą swój mały świat. Zatrzymaj Floydów i ruszaj w drogę. Wszystko skończone, nie ma już nas. Dość już ma twoich kłamstw. Serce dusi, serce dusi, zdrady smak, dość już ma, dość już ma, wylanych łez, łez, więc obchodzę, więc obchodzę, bo właśnie tego chcę. A byłaś dla mnie świata królową. Dla ciebie zmienił bym życia bieg. Miałaś już wszystko, to czego chciałaś. Teraz zapomnij, nie ma już nas. Dość już ma, dość już ma twoich kłamstw, twoich kłamstw. Serce dusi, serce dusi, zdrady sma, zdrady sma, dość już ma, dość już ma, wlanych łez, wlanych łez, więc odchodzę, więc odchodzę, bo właśnie tego chcę, łapki w górę! Dość już ma twoich kłamstw, serce dusi, zdrady sma, dość już ma wylanych łez, więc odchodzę, bo właśnie tego chcę. Słuchajcie, tu pierwszy rząd bardzo dobrze. Ja myślę, że jak zagramy tę piosenkę jeszcze 4 razy, to już w ogóle będzie ogień, prawda? Będzie, dobra, słuchajcie. Teraz chciałbym zagrać taką piękną baladę i chciałbym, słuchajcie, zagrać dla wszystkich tych zestresowanych dziewczyn, które tam siedzą, słuchajcie, przebierają się. Naprawdę są bardzo zestresowane, prawda? Bardziej niż ja, moi drodzy.
piosenka Mr. Love. Panowie, dla was też. Wiecie, można machać, nie? Jak na Wembley. Telefony też można włączyć, światełka. Bladym świtem peron spał. Stukotku, przybliżał mnie do ciebie. Na gitarze klerzmer grał. Późno w noc, no ty wracałaś do siebie. Gdzieś na pensie dałaś znać, że w teraz musimy spotkać siebie. Super. W uszach ciągle myślę, jak to jest, nie możemy żyć bez siebie. To było prawie jak w bajce. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiłaś do mnie, Mr. Love. To było prawie jak w bajce. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiłaś do mnie, Mr. Piszę jakiś post, tylko to wciąż przybliża mnie do ciebie. Odpisuję jakiś gość, kilka słów, i to one bawią ciebie. Załącznikiem był ten on, Mr. Love, który pragnął poznać ciebie. Kto dziś zajmie złoty tron? Nie wie nikt, oprócz tego mamy tylko siebie. To było prawie jak w bajce. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiłaś do mnie, Mr. Love. To było prawie jak w bajce. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiłaś do mnie, Mr. Love, 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 love. Prawie jak w bajce. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiłaś do mnie, Mr. Love. To było prawie jak w bajce, dobrze. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Co mówiła? Mr. Love! 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 Prawie jak w bajce. Mówiłaś do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiła do mnie, Mr. Love. To było prawie jak w bajce. Mówiła do mnie wciąż i wciąż, zwierzenia przy jednej fajce. Mówiła do mnie, Mr. Love. Moi drodzy, dziękujemy. Do zobaczenia.
I słuchajcie, miłego wieczoru. Paweł Tur, jeszcze raz poprosimy o ogromne brawa. Jest może Pawełka, jeszcze zaprosimy dzisiaj, zobaczymy jak z czasem. Moi drodzy, przed nami już niestety wszystkie dziewczyny się zaprezentowały w pełnym składzie. Teraz będzie w pełnym składzie, tak jest. Także dajcie wielkie brawa dla naszych finalistek, ponieważ teraz po raz ostatni Państwo je zobaczą. Tym razem w kolekcji René. Zapraszamy.